owszem, wyglądam jakbym miała lekko podbitą powiekę, ale jest w tym coś ciekawego. Pobawiłam się trochę tymi cieniami, jeszcze dodałam ciemniejszego, ten kolor odcień Caravaggio to jest taki przepiękny, ciemny, fioletowy brąz. Trochę miałam rozgwostki jakby z blendowaniem go. Trochę jeszcze bym się nad tym gdzieś tam popastwiła i pobawiła, ale przejdźmy już dalej. Może użyję sobie odcienia Honey Drip. Na środku mojej powieki najpierw zobaczymy, co to zrobi i jak to będzie wyglądać. Trochę się to sypie, ale wygląda ładnie. Takie złotko, widzicie, że jestem trochę tutaj obsypana. Ten cień ma taką bardzo glitterową konsystencję. Użyję jeszcze odcienia Philosophy, może tutaj w kąciku, tak trochę u dołu. To jest też taki ciekawy duochrom, który jest trochę niebieskawy. Ale też te duochromy, jeżeli używamy ich na sucho, lubią się sypać. Użyję ich na mokro. Dobra, mam też 4 nowe eyelinery i zupełnie nie wiem, którego użyć. Mam jeden z Catrice Liquid Liner Matte. Mam jakiś z Essence wodoodporny. Mam z Eveline Cosmetics jeden i mam z Vibo Deep Black. Może użyjemy sobie tego z Catrice Liquid Liner Matte. To, że jest matowy, mnie bardzo ciekawi, bo skoro mam tyle błysku i w ogóle na oczach, to może fajnie by było dodać trochę matu. Końcówka, z tego co widzę, to jest taka... To nie jest pędzelek, tylko to jest taka jakby gąbeczka. Ja z tymi gąbeczkami jestem dosyć słaba, szczerze mówiąc, wolę pędzelki. Ale spróbujemy się z tym pobawić. Obuło się bez ofiar, także jest ok. I co? I naprawdę jest matowy. W momencie zasycha, także to jest ciekawe. To jest fajne, bo się nie będzie odbijał. Nie robi za grubej tej kreski, więc będzie fajny nawet na co dzień, tak mi się wydaje. Wygląda ładnie, podoba mi się. Znaczy mam tutaj jedną kamerę, drugą kamerę, jedno lustro i drugą lustro, więc w każdym to wygląda inaczej. Ale chyba wygląda fajnie, podoba mi się. Nie jest tak strasznie czarny, tak przerażająco czarny. Ma sobie odrobinę grafitu, ale w jakiś sposób dosyć ciekawie, ładnie współgra akurat z moim dzisiejszym makijażem. Tak jak mówię, obyło się bez ofiar, także na razie okej. Kurczę, podoba mi się matowość tego eyelinera. Naprawdę wygląda to mega ciekawe. Ciekawie i chyba nie mam innego eyelinera, który byłby tak matowy. Naprawdę fajnie, podoba mi się. Coś innego, zobaczymy jak jest trwałością, będzie z trwałością, ale jeżeli chodzi o samo wykończenie, sam efekt, wow, to bardzo mi się podoba. Dałam sobie jeszcze czarny eyeliner na linię wodną i przyciemniłam sobie linię rzęs tym odcieniem Caravaggio i precyzyjnym pędzelkiem i wygląda to według mnie przepięknie, bardzo fajnie wykończyło makijaż oka i naprawdę ten odcień Caravaggio to jest taki, o Jezu, jaki nie jest kremowy w ogóle, to jest jedno dotknięcie. To jest taki nietypowy odcień z takimi przepięknymi, jak mówię, lekko fioletowymi gdzieś tam podcieniami, jakimiś pigmentami. No jest super, bardzo fajnie gdzieś tam scala te wszystkie kolory, które są trochę pastelowe, trochę neonowe, trochę duochromowe, trochę brzoskwiniowe i ten odcień, no naprawdę super z nimi współgra, naprawdę idealne. Żadna czerń, żaden taki zwykły brąz by tego nie zrobił, a ten odcień Caravaggio jest naprawdę jest unikalny. Strasznie dobrze dopasowany do tej palety według mnie. Okay, zastanawiałam się, którą maskarę sobie wybrać i wzięłam Volume Million Lashes So Couture So Black L'Oreal. I to jest maskara, która na wielu portalach ma najlepsze, jakby szukałam jak maskara jakby była najbardziej lubiona przez użytkowników i to była właśnie ta maskara. Jeszcze nigdy jej nie używałam, pierwszy raz właśnie ją otwieram w tym momencie, ma dosyć,
dosyć mocny, taki oldschoolowy zapach. Rzeczka jest zdecydowanie silikonowa, ma takie ostre kujaki, jak je nazywam, czyli takie intensywnie kujące chyba plastikowe wypustki. No i zobaczymy, co się stanie z moimi rzęsami. Rzecz jasna, maskara tuż do rzęs to jest rzecz indywidualna i każdemu będzie pasowało co innego. No ale zobaczymy. No i też dopiero otwarłam maskara, a prawda jest taka, że tuż do rzęs najlepszy jest po jakimś czasie, zazwyczaj. Co widzę od razu, to jest to, że maskara bardzo ładnie rozczesuje. Nieźle wydłuża rzęsy. Nie było problemów takich, że się pobrudziłam gdzieś tam na powiece, a to się czasami zdarza, jeżeli szczeczka jest za duża, albo jeżeli ja jestem zbyt nieogarnięta po prostu, to wtedy są kropki. Dobra separacja, ładne wydłużenie, fajne podkręcenie, za mało dla mnie pogrubienia, ale to jest dopiero pierwsza warstwa, także spróbujmy jeszcze z 8 i zobaczymy, jak pójdzie. Nie no, śmieję się, ale naprawdę tak jest, że często tak jest, że maskary można dodawać dużo, dużo, dużo warstw, żeby uzyskać po prostu idealny efekt. Co tam psie? Psiura łazi mi gdzieś tam z tyłu. Trochę się buduje objętość, na pewno przeładnie podkręca rzęsy i na pewno ładniej rozdziela i wydłuża. I na dolnych rzęsach jest super i ciekawe jest, że jeszcze się w ogóle nie wybrudziłam nawet na dolnych rzęsach, na dolnej powiece, gdzie się zawsze upalę maskarą, naprawdę. Jeszcze się nawet nie pokułam w oko, gdzie też przy silikonowych maskarach mam to, że zawsze się ukuje gdzieś tam w oko. Okej, okay, i raczej się objętość już nie za bardzo buduje. Dam jej jeszcze z tydzień. Poużywam jej przez może tydzień. I ten... Ciekawe jest to, że rzeczywiście, dobra, teraz rośnie ta objętość i rośnie. A rzęsy się nie sklejają tak jakoś bardzo, także to jest fajne. Fajny efekt. O, dobra, jednak się dziubła w oko. 88 warstwa. Pierwsze użycie. Ciekawy efekt. Są wydłużone, są pogrubione i są mega rozdzielone. I są też trochę podkręcone. Oczywiście tu jest brak maskary, a tu jest maskara. Kilka warstw, świeżo otwarta. Tak jak mówię, na pewno jest wydłużenie, odrobina pogrubienia i jest mega rozczesanie jakby rzęs. Trochę podkręcenia. No jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzać u mnie, bo tak jak mówię, to jest maskara, która naprawdę z tego, co widziałam, zaskarbiła sobie z serca bardzo, bardzo, bardzo wielu osób. Także śmieszny zapach. Trochę jak jakieś ciastko albo coś słodkiego. To jest efekt. Niesamowicie mi się podoba to, jaki efekt daje na dolnych rzęsach. Od razu po prostu mega, mega fajnie. Jeżeli chodzi o górne rzęsy, jest fajnie, pewnie nie ma dramatu. Zobaczymy, jak się sprawdzi na dłuższą metę, jak będzie wyglądać po tygodniu ta konsystencja, ta formuła. Mam jeszcze nową rzecz do brwi. To jest Golden Rose Liquid Stay Liquid Brow Liner, czyli coś do brwi. Zobaczymy, z czym to się je i jak się to robi. Nie chcę jakoś mega mocnych brwi, chociaż z drugiej strony i tak mam... Sorry. Chociaż z drugiej strony i tak mam grzywkę, więc nawet jak coś przesadzę z tymi brwiami, to muszę sobie dać grzywkę na czoło i będzie spokój. Raguś? A czego szukasz? Co? Widzę cię. Wszyscy cię widzimy. Jakiś słodki. Słodki jesteś? Jesteś w filmie? Jesteś w filmie taki najsłodszy na świecie? Nie? To mi kiedyś pies zrobi mój make-up. Jak mam to skończyć, jak ty jesteś? Spróbujemy tego oto czegoś do brwi. Mam to w odcieniu 02. Nie mam pojęcia jeszcze, co to jest. Aha, okej. Okay. To jest dokładnie coś takiego, jak użyłam z Catrice do jako linera. Ale jest to do brwi. O, wygląda to nawet fajnie. Ciekawe. Ragi, co tam robisz? Zakupujesz się w poduszkach? Aha, okej, okay, zamieszkałeś tam w poduszkach. Nie, no nie ma problemu, możesz tam sobie mieszkać. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Zamieszkaj sobie tam. Narysujmy sobie brwi. Obawiam się tego,
że ten produkt może być odrobinę za ciepły dla mnie. Odcieniowo w sensie. Ale wygląda fajnie, ciekawie to wygląda. Czyli można sobie tym oto pisakiem jakby dorysować pojedyncze pociągnięcia, tak jakbyśmy mieli więcej włosków, więcej brwi stricte. Ciekawa sprawa, zobaczymy jak z trwałością, ale ogólnie interesujący koncept, nie widziałam niczego takiego jeszcze. Dosyć dobra brew. Bardzo mi się podoba ten produkt do brwi, powiem wam. Drugą brew sobie wybiłam tylko fyk, 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 fyk i naprawdę wydaje mi się, że to będzie fajny, szybki sposób na uzupełnienie sobie brwi. Taki fajny sposób. Patrzę, ale nawet się mi to nie odbiło na palcu, więc jest ok. Jest ok, jest ok. Póki co prawie wszystko pozytywnie. Opuściłam sobie trochę grzywkę, bo to jest to, jak się ostatnio lubię. Użyję sobie kredki do ust i tutaj to jest L'Oreal Lip Liner Couture. Odcień to jest 630 Beige et Nude, czyli po prostu beżowa kredka. I sobie trochę obrysuję nią usta. Jeszcze jej nie używałam i w sumie nie wiem, jaki to jest do końca odcień. Lewo-beżowy, nie? Pachnie, ale fajnie, jak szminki z L'Oreal, a ja bardzo lubię ich zapach. Powiedziałabym, że trafiłam idealnie z kolorem. Perfekcyjnie jest odcień moich ust. Odrobinę ciemniejszy, ale po prostu super. Powiem wam, że świetny odcień, jest też bardzo fajna kredka, taka naprawdę miękka. Chyba szybko się skończy, ale naprawdę fajna. Jest taka odrobina ma w sobie satynowości, także nie jest taka strasznie, strasznie matowa. Bardzo mi się podoba. Jeszcze nie używałam tych kredek L'Orealowskich, takich stuganych, tylko miałam kiedyś wykręcane. Że bardzo, bardzo fajne. Te wykręcane były dużo twardsze. Odcień jest po prostu perfekcyjny. Jeżeli chodzi o kolor do ust, to mam nową rzecz od też Art Deco. I to się nazywa Color Booster Lip Balm. W odcieniu, nie wiem czy to jest jakiś odcień, chyba nie mam odcienia podanego żadnego. W każdym razie rozumiem, że to jest taka delikatna bardzo szminka, która ma pielęgnować nasze usta. Tak, ma się dopasować do odcienia naszych ust, coś podobnego, podobny produkt ma Dior, trochę firma teraz podobne rzeczy. Fajne opakowanie, dosyć ciężkie, dosyć przyjemne. Pachnie trochę miętowo, no i kolor tutaj wygląda dokładnie jak taki balsam do ust, czyli taki bardzo jasny róż. Sprawdźmy na ręce. No, jest taki jasny róż i pewnie on na każdej osobie będzie trochę inaczej wyglądał. Coś naturalnego na co dzień. No, kolor się zmienia. Fajnie. Wybaczmy. Bardzo miękka, dosyć miętowa. Uczucie jakbym nakładała balsam, w ogóle nie jak pomadkę. I fajnie, bo tak trochę ożywiła moje usta, powiedziałabym, bo ten lip liner był taki trochę beżowy, a to tak ożywiło, tak rozweseliło usta. Ja powiedziałabym, że ten look aż prosi się odrobinę różu. Jeżeli to jest trio od The Balm, Girls Getaway Trio i tutaj mamy trzy odcienie. Czegoś, co wygląda trochę jak bronzer, jasnego bardzo różu i takiego naturalnego różu, takiego dosyć brzoskwiniowego, także bardzo fajny, naturalny zestaw, zwłaszcza dla osób bladolicy są takie fajne, bezpieczne kolory. Ja sobie tutaj pomieszam po prostu te odcienie, taki bardzo fajny, naturalny efekt dają te różobronzery. Tego brakowało trochę do twarzy. Mój pies oficjalnie wbił się pod poduszki i ma serdecznie dosyć, totalnie, bo dosyć tego filmu. Ja dodałam sobie jeszcze odrobinę Mary Luminizera, tam gdzie należało dodać i odrobinę jeszcze tego najbardziej różowego z tych różów, z tego trio. I końcowy efekt, powiem szczerze, bardzo, bardzo mi się podoba, chociaż nie do końca są to moje kolory i nie do końca, a czy nigdy nie bawię się z niebieskościami, ale stwierdziłam, że trzeba przetestować paletę, więc sięgnęłam po niebieskości. Szybkie podsumowanie tego wszystkiego, czego dzisiaj używaliśmy. Nudziakowy Beauty Blender plus taki, że nie widać od razu, że jest brudny od podkładu i jest bardzo fajny, bardzo zbliżony do tego czarnego, na pewno dużo fajniejszy niż biały i wydaje mi się, że może nawet bardziej miękki niż czarny Beauty Blender, a to jeszcze muszę poużywać, ale oczywiście Beauty Blender to jest taki pewnik, zawsze działa.
to trio The Balm, bardzo wygodne, bardzo przyjazne. Ten odcień to jest ten tutaj taki najbardziej różowy. Fajny, z małym lusterkiem, przyjemny do podróżowania. Mirror Luminizer, no to jest oczywiście klasyka. Jeżeli chodzi o paletę, muszę oczywiście się z nią jeszcze trochę bardziej pobawić. Na pewno fajny, nieoczywisty wybór kolorów. Podoba mi się to, że są różne wykończenia cieni. Matte są rewelacyjne, mają świetny pigment, bardzo ładne zestawienie kolorów. Ten Honey Trip, tak, to był chyba mój ulubiony z tych takich błysków. Ten Philosophy, którego użyłam we wnętrznym kąciku oka, jak wyswatchowałam wszystkie kolory, to okazało się, że to jest chyba najsłabszy odcień z tej palety. Taki najmniej napigmentowany, na sucho czy na mokro. On jest po prostu dosyć kiepski i to jest, tak jak mówię, najsłabszy odcień. Natomiast reszta, te błyski, ten różowy i ten taki bardziej brązowy i ten granatowy i ten taki duochromowy tutaj, one są bardzo fajne. Ten zdecydowanie był najsłabszy. Ten złoty jest przepiękny, no i matte są absolutnie rewelacyjne. Więc rzecz jasna, paletek jest milion na rynku i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli to są rzeczy, jeżeli to jest coś w waszym guście, to odcienie, to jest coś, co do was przemawia, to myślę, że fajnie wam się sprawdzi. Oczywiście można zobaczyć sobie na Swatchie. Jeżeli chcecie całkiem osobną recenzję palety, dajcie mi znać. Ja jeszcze się muszę z nią trochę bardziej pobawić, ale póki co ok. Nawet jak na to, że użyłam kolorów, które nie są moimi kolorami, to nawet efekt końcowy, tak jak mówię, bardzo mi się podoba. Tuż do rzęs, jak najbardziej w porządku. Teraz sobie dodałam tylko zewnętrzne kąciki, sztuczne rzęsy, bo w takich dramatycznych makijażach jednak lubię dodać sztuczne rzęsy, bo to wygląda po prostu lepiej, według mnie. Znaczy, no tak, w moim guście bardziej są sztuczne rzęsy do takiego ostrego makijażu, ale to już świetnie wygląda na dolnych rzęsach, po prostu robi jakby efekt smokey eye, pod tym względem, że jest go tak dużo, jest taki ciężki, intensywny. Zobaczymy, jak po jakimś czasie będzie wyglądał na rzęsach górnych i oczywiście jaka będzie jego trwałość. Jeżeli chodzi o podkłady, bardziej healthy mix, ten BB Cream tak na co dzień, niż ten Golden Rose, chociaż ten Golden Rose ma bardzo, bardzo mocne krycie, więc być może do filmów będę go używać, takich makijaży, kiedy będę chciała mocniejszego krycia. Nie jest jakoś mega mocno widoczny na twarzy, nie jest też jakoś strasznie matowy, ale jakoś tak bourgeois trochę bardziej do mnie przemówił, jeżeli o to chodzi. Catrice Liquid Liner, fajne zaskoczenie, ciekawe bardzo, że taki matowy. Łatwo się nim rysowało, zobaczymy znowu jak z trwałością. Te produkty płynne od The Balm, jeżeli mam od dłuższego czasu, i są też naprawdę fajne, fajnie, że możesz sobie mieszać kolory. No taki pewnik i oczywiście rozświetlacze takie płynne są dużo fajniejsze, dużo naturalnie wyglądają niż rozświetlacze pudrowe. Ta szminka z Art Deco, takie niby nic, ale coś ciekawego, zobaczymy jak się będzie sprawiać na co dzień. Bardzo miła, taka rozlewająca się na ustach konsystencja, jak takie masełko, nie jest to taka twarda szminka, tylko od razu się po prostu stapiała z ustami. To jest to, co mam teraz, nie dodałam sobie nic więcej na usta. I widzicie, wygląda trochę jakbym miała balsam, trochę jakbym miała błyszczyk. Dosyć ciekawe, miętowa, więc będzie się miło używać w lecie, na pewno fajny zamiennik dla Diora, odrobinę tańszy. No i bronzer Art Deco to na pewno hit, naprawdę kompaktik, fyk, otwierany. No i dwa odcienie, które jeżeli jesteście mojego koloru skóry albo odrobinę ciemniejszego, to może być dla was nawet puder na całą twarz. No i ten bronzer jest przepiękny, formuła jest wspaniała. To są produkty pudrowe, ale one są tak miękkie, że są niemalże kremowe, także Art Deco to jest ostatnio dla mnie hit i mega zaskoczenie, bo tak jak mówię, ta marka wydawała mi się rzeczą bardzo gdzieś tam nudną, nieciekawą, mówiąc szczerze, a te pudry, te bronzery naprawdę są fajne. Aha, i produkt do brwi z Golden Rose, wygląda to fajnie, podoba mi się. Ciekawe to, chociaż byłam też dosyć sceptycznie nastawiona, bo jestem ogólnie sceptycznie nastawionym dość człowiekiem, ale spoko. A, no i lip liner z tego, z L'Oreala, też bardzo fajny odcień, bardzo trochę podobny do Pillow Talk z Charlotte Tilbury. Muszę poszukać i zrobić swatch, zobaczyć, czy jest odpowiednikiem. Ogólnie, w większości wszystko myślę, że dosyć udane. Dajcie mi znać, jak wam się podobało. Dajcie mi znać, czy czegoś mam zrobić osobną recenzję. Rzecz jasna, wszystkie linki do wszystkiego będą u dołu. Dziękuję oczywiście sklepowi Ezebra za paczkę. No i cóż, do zobaczyska znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!